Cześć. Witam Was serdecznie z projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Tutaj zawsze jest ciekawie. Przed chwilą spotkałam trzy sarny, które się pasły. Jest cisza, są kolory, jest pięknie. W pół drogi z Przemyśla do Ustrzyk Dolnych leżą tereny projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. To między innymi obszary naturowe Pogórza Przemyskiego oraz Gór Słonnych. To okolice Arłamowa i z nim związanego słynnego w PRL-u Księstwa Arłamowskiego. Otaczająca je Puszcza Karpacka, jedna z ostatnich enklaw w Polsce, skrywa wielkie bogactwo. To dom dla licznie występujących saryn, jeleni, lisów, ale także wilków, rysi oraz żbików. Można tu spotkać salamandry plamiste, kumaki górskie, a wśród drzew wypatrzeć m.in. puszczyka uralskiego czy orlika krzykliwego. Znajduje się tu wyjątkowo wiele drzew o charakterze pomnikowym. Wiekowych buków, jaworów czy jodeł, jak choćby słynna jodła celebrytka w okolicach Doliny Jamnej. Niestety, każdego dnia znika w zastraszającym tempie to, co rosło przez setki lat. Konflikt interesów lasów państwowych z dobrem narodowym zaostrza się. W obronie tych cennych terenów powstały organizacje pozarządowe, jak Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, badająca wyjątkowe bogactwo naturowe tych obszarów, czy niedawno inicjatywę Dzikie Karpaty, prowadząca blokadę w jednym z wydzieleń leśnych. Niestety, głos społeczeństwa wciąż nie jest brany pod uwagę i wycinka trwa okrągły rok. A przecież tereny projektowanego Turnickiego Parku to wyjątkowe miejsce, zasługujące na lepszy los od zwykłych lasów gospodarczych. Dzięki bogato ukształtowanemu terenowi, licznym jarom wyżłobionym przez mniejsze lub większe potoki, był trudno dostępny dla człowieka, a dzięki temu mniej eksploatowany w przeszłości. Nawet dzisiaj wędrówka przez leśne bezdroża stanowi prawdziwe wyzwanie. Nagrodą jednak za wysiłek mogą być unikalne zdjęcia lasu o charakterze naturalnym. Oprócz pozostałości wspaniałej Puszczy Karpackiej, okolice obfitują w pamiątki po przedwojennych wsiach zamieszkałych przez Rusinów. Zarośnięte cmentarze, ruiny zabudowań czy odnowione dla przyszłych pokoleń zabytkowe cerkiewki. Między innymi renesansowa w Posadzie Rybotyckiej, w Kopysnie czy drewniana w Koniuszy. Niekiedy jedyną pozostałością po wsiach są stare owocowe drzewa, wspaniale kwitnące w pierwszej połowie maja. Wyjątkowo malowniczo wyglądają w opuszczonych, niezwykle romantycznych dolinach Jamnej i Grąziowej. W ogóle maj to jeden z lepszych miesięcy na poznawanie piękna tych terenów. Młoda zieleń buków, modrzewi kontrastuje z białymi kwiatami jabłoni czy błękitem malowniczych meandrów wartkiej rzeki Wiary. Wrzesień to z kolei czas rykowiska, które w tych okolicach wygląda niezwykle atrakcyjnie. Między innymi ze względu na pofalowane ukształtowanie terenu oraz liczne polany, choćby we wcześniej wspomnianych dolinach Jamnej czy Grąziowej. Zaraz po rykowisku przychodzi czas na zmiany w krajobrazie. Nadciąga październik, a wraz z nim złota polska jesień. To czas, kiedy warto szukać kadrów w kolorowej buczynie, a także polować na poranne mgły, między innymi na połoninkach arłamowskich i kalwaryjskich, znanych z rozległych widoków, zarówno na stronę polską, jak i ukraińską. Zjeżdżając w dół z Kalwarii Pacławskiej, warto wybrać wąską, ale widokową trasę w kierunku Chówników. Zima, która w tych okolicach często bywa śnieżna, to również wspaniały, choć niełatwy czas na fotografię tych terenów. Kiedy śniegu jest niewiele, nie ma problemu. Bywają jednak większe opady śniegu, a wtedy wiele dróg i szlaków jest trudnych do przebycia. Bogactwo
i różnorodność tematów może zachwycić niejednego fotografa przyrody. A co również bardzo istotne, jest to jedno z ostatnich dzikich miejsc w Polsce, niezniszczonych przez masową turystykę. Tak więc zapraszam Was wszystkich do projektowanego Turnickiego Parku Narodowego.